Bum, 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 siema, siema, skrzydlaci, karty skrzydlaci. TV. Jo, moi drodzy, podążamy na stanowisko numer 1, bo udało się wylosować w konkursie przepiękną czołóweczkę firmy Rich Monkey, więc jedziemy oficjalnie im ją wręczyć. Więc zapraszamy do lasu i idziemy na jedynie. Łukasz, a co tam się jeszcze wydarzyło? O Jezu, co się wydarzyło? Wydarzyło się drugi raz to samo. Po prostu jest taki flashback. Przyjechaliśmy na stanowisko zobaczyć, przyjechaliśmy na łowisko katrów zobaczyć, jak tam idzie, no i co? I kolejny telefon, kolejne 20 plus, tym razem Team Sonic Sport Polska i nowe PB. Zobaczymy, bo informacja jest taka, że 20 plus, 25 plus z workiem, więc zobaczymy, jak zważymy oficjalnie, zobaczymy, co z tego będzie. A już ptaszki ćwierkają, że to jest nowe PB kaczego, więc zaraz się wszystko okaże, co tam się wydarzyło. Więc moi drodzy, chodźcie, zapraszamy, bo już sami nie możemy się doczekać. Dzieje się. Dużo emocji. Maga dane. Chodźcie, lecimy. Świetnie. Dawajcie. Crazy. Uwaga pod nogi, uwaga na kamienie. Uwaga na stopy. Zapraszamy, panowie. Naprawdę coś wygraliśmy. Oklaski dla panów. Nie dość, że zajebista sztela, nie dość, że super duża sześćka. To jeszcze super. Oto ona wręczam oficjalnie dla zawodników. Musicie się podzielić. I congratulations. Czyli tak, dzisiaj mamy środę. Środę jeden, czwartek, drugi, piątek, trzeci, a już soboty na niedzielę będziecie we trójkę nosić. Ja powiedziałem na live, że najlepiej będzie, jak sobie wręczycie, ten, który do samego końca będzie miał największą rybę. O, dobrze, o. To będzie nagroda dla Big Fisha zespołu. A, i teleska. To jest dobry plan. Lecimy dalej, bo tam jest podobno grubo. Tak jest, dwójeczce mają grubego no. Konia. 25. Dobra, lecimy. Tak jest. No okej. Sonic Sport Polska! To jest kosia na prowadzenie, jest tak? Jest koń. Prawdopodobnie. Jest koń 25 plus razem z worem. Zaraz będziemy ważyć, a ptaszki ćwierkają, że jest to nowe PB. Dlaczego? Więc jesteśmy. Będzie lane. Tu jest cała ta ekipa. Będzie lane. Pozdrawiamy. Kamerkę. Leci. I na oficjalu patrzmy, co tu się dzieje. Kaczy, opowiadaj, jak to tam było? No to nie wento odpaliła, także super. Czy wenty pracują? Chłopaki, we dwóch taktyka się opłaciła. Tak. Dawajcie, we dwóch zarączki. We dwóch zarączki. Pomóż mi. Zaryzykowaliśmy. A czemu ten? Adam, co Adam? Kolega, ja tę kartę połowę. Odbieraj tego wuja. Się wydawało, że leciutko szedł. Mówię, nie, powidzę po szczycie, że to jest gruba ryba. Będzie kaki. $24,750. Z workiem? Pięć. Au. Super. Jest! Dobrze. Hej. Zobaczmy. Dobra, panowie, rybka do wody dla bezpieczeństwa, jak najszybciej. Chodźcie. Hopfa, do wody. Całą weźcie sobie z tym. Nie, ja już do wody chodzę. A, z tym do wody chodzę. Zamiatam nas trochę do sąsiadów, znaczy to zmierza do sąsiadów, ale udało się go skontrować delikatnie, praktycznie na całkowicie odkręcony szpul, żeśmy to holowali. Nie było w ogóle z nim walki, bił głową. Dokładnie, szpula zatrzymywana tylko palcem do łapy. Chcieliśmy go tam.
Wiesz, ma Łukasz, jak w tej wodzie jest zimno, to cały jestem zlany. Słuchajcie, zmierzamy na kolejne stanowisko, które do tej pory było bez ryby, bo wszystkie ekipy już połowiły. No i zobaczymy, chłopaki w końcu mają tą rybę, o której marzyli. Skatlow. Zbliżamy się, zbliżamy. Tak. Wielkopomna chwila. Pierwsze eliminacje i pierwszy raz komplet. Wszystkie ekipy zaliczają. Zaliczają rybę. Dzień dobry, dzień dobry. Siema. Cześć, piesku, cześć. A, no to ciebie pieku. W końcu też ma jedną rybę. Cześć. A też do wagi. Tak, mieli do wagi, no. Czyli no, wy byliście bez ryby 15, a dzisiaj nagle wszyscy macie. No zobaczymy, czy będziemy jak po 7 kilo. To może tak, ja bym podobał. Siemano. Po drodze mam zborczał. Cześć, piechy. Cześć. Siemano. Teraz się chyba podrapię. 2200. Nie. 2275. 7350. Oficjalnie. Komplet mają wszystkie drużyny, mają wyrobioną rybę. 18 ekip z rybami. Gratulacje. Wyciekane. Słuchajcie, jeszcze dwie doby do końca. To dwie doby, dwie ryby i po 25 kilo. Tak, jak stanowisko numer 10, dwie godziny zrobili komplet. Tym razem może stanowisko numer 8. Liczymy na to, ale najważniejsze to, że wszystkie ekipy mają wyrobioną rybę. Dokładnie. Katlow. Trzecia doba za nami, tym razem bez jakiegoś większego powodzenia na niektórych stanowiskach, ale powoli systematycznie wszyscy doławiają te ryby. Natomiast zobaczcie, co się dzieje za nami, więc myślę, że ta pogoda bardzo mocno wpłynęła na ilość brań, no ale trzymamy mocno kciuki, że jeszcze może się poprawi i wróci wszystko do normy, do tego, co było wczoraj.